Siemano, witajcie, ja jestem Kuba, czyli Skiro, i w Fortnite pojawiła się całkiem nowa miejscówka na mapie, a za każdym razem jak pojawia się nowa miejscówka, no to trzeba nagrać odcinek z latania tylko i wyłącznie na nią. Dlatego na dzisiejszym filmie będę latał tylko i wyłącznie na tą miejscówkę, tam gdzie można zdobyć Skara za free. Złotego Skara dodam tylko. A teraz zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem, bo to jest mega, ale to mega ważne. Pamiętajcie też o łapce w górę, o kodzie Skiro w sklepie i przechodzimy już do filmu. Oho, bus leci od tej strony, dlatego będzie na tej miejscówce bardzo dużo osób. I tak, ta miejscówka znajduje się dokładnie w tym miejscu. To jest taka nowa wyspa, na której jest chyba taki zamek. I w środku tego zamku jest złoty skar za free, po prostu sobie leży. I w ogóle ciekawa sprawa, ponieważ ja totalnie nie wiedziałem, że jest jakaś nowa miejscówka w grze. Tylko po prostu zacząłem sobie gierkę na ręce, wylądowałem sobie tutaj, na spawalni spółczek, bo stwierdziłem, że na chilku zbiorę sobie itemy i tak dalej. I nagle patrzę, co to jest, tego to kiedyś nie było. I oczywiście poszedłem tam, zrobiłem kilka fragów i no, na chilku. W sensie na ręce tam nie było jakoś dużo osób, a na solo zwykłym to może być dużo osób. Dobra, już słyszę, że tutaj ze mną lądują, ja potrzebuję jakiejś broni. Ja nie mogę, jak broni tutaj nie ma. Ej, dobra, przypał jest, to jest totalny przypał, powiem tak. Bo już, no, ja zginąłem, okej. Pierwsza próba, wiadomo jak to się musiało skończyć. I ogólnie ten cały challenge polega na tym, że muszę każdą gierkę, każdy mecz zacząć na tej miejscówce. Czyli fajnie by było po prostu zdobyć tego skara, pokonać każdego i dopiero wtedy mogę stamtąd pójść. Z tym pokonać każdego to nie muszę się tego tak do końca trzymać, ale przynajmniej muszę zdobyć tego skara, no bo jak go nie zdobędę, to nie będzie jakoś super. Dobra, będę pierwszy, może będę pierwszy. Co? Ktoś już tam jest? No nie gadaj, no nie gadaj. Ktoś mi nawet pompę zabrał, no to już jest pograne. Aha, co się stało? Czemu ja się przeteleportowałem? Co się dzieje na tej miejscówce? Co jest nie tak? Fajnie, fajnie, potrzebuję broni. Jest broń, jest broń, jest broń, jest broń. Okej, mam ją, mam ją. Dobra, trochę jakiegoś masa jeszcze muszę zebrać, bo bez tego nawet nie ma co tam iść. O, co? Ja nie mogę. Jeszcze go nie trafiłem, jeszcze go nie trafiłem. Nie wiem czemu, ale mam takie samo uczucie, lecąc na tą miejscówkę, tak jakbym leciał na Sharka, bo kiedyś Shark to też była taka jakby wyspa i tam zawsze leciało mega dużo osób i każdy bił się o grapplera, a teraz każdy się bije o Oscara. Ej, no mam idealny lot, ale weź i to przeżyj, no weź i przeżyj, ja nie mogę, przecież... No nie wiem, nie da się, idę po tą skrzynkę, bo to chyba była skrzynka. Jak chcę przeżyć, jak chcę przeżyć, o, tak jest, tak jest. Ja sobie chwilę przeczekam. Dobra, tu wiem jakiegoś gracza, który chyba wyszedł. Ja potrzebuję skara, halo? Halo? Może ty masz skara, co? Dobra, kolejny leży. Kolejny leży, ale nikt nie ma tego skara złotego. Oho, hity dostaję z prawej. O, słyszałem, słyszałem, o maskara. O maskara, ten tutaj. Gdzie on jest? Tutaj jest, najgorzej. Powiem tak, jest to mega, ale to mega trudne. No zobaczcie ile to osób leci. No zobaczcie ile to osób leci, to leci pół serwera. No co się dzieje? Czy nawet broni nie zdążę zdobyć. Broń jest, jest broń, jest broń, jest broń. Siema, siema. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No przecież ja zostanę zakilopowany szybciej niż ja w ogóle zdążę załadować broń. No czegoś takiego to jeszcze w Fortnite nie było, żeby tyle osób leciało na tak małą miejscówkę tylko po jeden itemek. Więc ja mogę tutaj wziąć łuk. Po co mi ten łuk? Po co mi ten łuk? Dobra, może uda się coś zrobić. Dobra, mam to gościa, mam to gościa. Chłopie, proszę, przestań. O, jest skar, jest skar, jest skar, jest skar. Bierzemy go i uciekamy stąd. Oho. No gościu, aha. Nie mam już ammo. Chowamy się w krzaku, chowamy się w krzaku. Nikt nie wie, że ja tu jestem, no dosłownie nikt nie wie, że ja tu jestem. I teraz pytanie, jak zrobić akcję ucieczka? Jak stąd uciec, tak żeby nikt się nie skapnął, że ja uciekłem? Z nim na pewno nie chcę tutaj walczyć. Jakbym chciał odpłynąć, to nie mam jak, ponieważ on zacznie do mnie strzelać. Widzicie, ile osób zostało? 50 osób zostało. Wydaje mi się, że bardzo dużo padło w tym miejscu właśnie. No dawaj, stań w miejscu, stań w miejscu. Nie, nie dostał. No on się nigdy nie zatrzyma chyba. No dawaj, stój, stój, stój w miejscu, stój w miejscu. No, no co jest? O, mam tu gościa nad sobą. On tu pije potkę. Proszę, niech on tutaj nie zajrzy, tylko do tego krzaka. Widzi mnie, widzi mnie. No to jest przypał totalny. Chyba jest po mnie, co? Dobra, mamy go. To było akcja 200 IQ po prostu. Powiem tak, i tyle mam całkiem spoko, to teraz przydałoby się jeszcze wygrać gierkę i będzie już naprawdę idealnie. I czekaj, ten skar to jest po prostu zwykły skar. On nie jest mityczny. Nic... Nie jest po prostu wyjątkowy, a wszyscy się o niego biją. Czekaj, co jest? Czemu tam są itemy? Tam jest jakiś ziomek? Czemu wyszedł z serwera? W ogóle zauważyłem, że strasznie dużo osób tutaj jest.
często, więc pewnie jest tam jakaś misja do zrobienia. I moje pytanie brzmi, kto to wszystko wysadził? Siema, tyczku. Ale że on miał w ogóle jakiś pistol? Co jest? Mityczny pistolet. Oho, mam tu gościa. Oho, no nie. Dobra, wychodzimy stąd. Na chillku. Jestem lepszy. Chłopie, tutaj kolapsuje, ja nie mogę. No, serio. On będzie chciał wszystko tutaj skolapsować, co nie? No, ja dostałem bombę. Znowu próbujemy skolapsować, ale chyba jestem na tyle nisko, że nic sobie nie zrobię. Nie ma maców. No jest nie za ciekawie. Dostał znowu. Leży. No ktoś tu jeszcze łodzią przyszedł, co? Wy sobie żarty ze mnie robicie, czy jak? Aha, mam 5 fragów, a ja totalnie nie chcę z nikim walczyć, więc osoba, która po prostu umie walczyć i chce z kimś walczyć, no to może tutaj myślę, że zdyszkę na chillku zrobić. No i koniec. Fajnie, ziomek 0 fragów po prostu. Fajnie. Koniec trasy busa to jest kolejna szansa, abym po prostu zdobył tego skara ponownie, uciekł i żył, co nie? I przetrwał do końca gierki. Totalnie nie mam pojęcia, czemu tam jest tyle osób, no dlaczego? Nawet jak już strefa się zamknęła, to czemu tam nadal byli ludzie? Czemu ktoś stał poza strefą i czekał na mnie? Dobra, jestem trochę wysoko, ale to nie ma żadnego problemu, wystarczy, że znajdę broń i pokonam osobę, która ma tego skara, wezmę go i od razu po prostu uciekam. Jest jakaś broń, więc ja spróbuję. Nie wiem, co ja mam robić. Uciekam. Kto ma tego skara? Ten ma skara. Dobra, o ma skara. Siema. O ty! Co tu się dzieje? Dzięki za skara. Dzięki. Tego jeszcze pokonam. Tego też chciałem pokonać, może? Halo? Mam 3 ammo. Uciekam. Zawijka. Mam skara. Zawijka. Ja nie mogę, no co się dzieje na tej wisówce? No dobra, udało się uciec, to wyrzucę, bo to jest mi niepotrzebne. Gramy tym skarem. Teraz muszę tylko pozbierać trochę itemów, jakiejś amunicji, matsów i mogę dalej grać. Tu można powiedzieć, że jakieś podstawowe rzeczy udało mi się znaleźć. Pompę, PMA, jakieś leczenie, co nie? Nawet trochę matsów. No i oczywiście strefa. Mega daleko była od tamtej misówki. Co ty masz, byczku, dla mnie? Części mechaniczne. Myślałem, że może jakaś apteczka czy coś. Może tutaj będzie apteczka. Jest paka, okej. To chyba zostawiam te ryby. A gdzie jest kolejna strefa? A, jest dalej. No ja rozumiem, że po prostu to jest moje szczęście. Po co kolejna strefa mogłaby być jakoś przede mną? Spoko, niech będzie. Tutaj się wszystko pali. Nie wiem dlaczego. Choć się domyślam. I chyba to właśnie jest wina tego ziomka. O, jeszcze się strzelają tam na plecach. Fajnie. O, dalej się strzelają, to ja może spróbuję zrobić fraga. W sensie jakoś mocno nie chcę podjeżdżać, ale wiadomo. Jakiś taki frag na chillku. Tam jest ktoś. W ogóle to mam 5 impulsów, nie wiem skąd, dlaczego, jak. Ty, strzelałem się tam cały czas. Ja myślałem, że to został ostatni ziomeczek, który... O, dobra, jest frag, nieważne. Teraz został ostatni ziomeczek. Czy on naprawdę woli siedzieć w strefie zamiast ze mną tutaj powalczyć? Dobra, leci. Dostał, nie ma kewa, gonimy go. Gdzie ty, byczku, jesteś? Tam jesteś. Okej. No dawaj, otwórz to. No. O, byku, oho. Nie. To było tak na easy go pokonać, a ja nie dałem rady. No misklik, zwykły misklik. I to już jest koniec tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Serio, on był mega, ale mega dziwny, bo dawno nie widziałem czegoś takiego w Fortnite, żeby tyle osób latało na taką miejscówkę. Widzimy się oczywiście w kolejnym filmie na tym kanale, pa pa. No i cześć.